Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja jeszcze nie do końca w dobrej kondycji, jeszcze mój głos jest bardzo zmieniony, jeszcze jestem trochę zasmarkana, ale wracam do Was po małej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem z moją minimalistyczną toaletką. Jakiś czas temu dostałam właśnie zapytanie od jednej z Was, czy nie chciałabym nagrać update'u kosmetycznego, żeby Wam pokazać, co się w mojej toaletce zmieniło, czego obecnie używam, ile tych produktów jest. Więc dzisiaj będzie na pewno bardzo dużo kosmetyków, które mi się sprawdzają genialnie, które mamy już, wiecie, trzecie, czwarte opakowanie i tak dalej. Będę mieć Wam mnóstwo produktów do polecenia, ale moje takie najważniejsze przesłanie na ten film to to, żeby Wam przekazać, że fajnie jest mieć małą ilość kosmetyków, ale takie, które się nam sprawdzają, z których działania jesteśmy zadowoleni, które sprawiają, że wyglądamy po prostu lepiej, fajniej, przyjemniej, żeby ograniczyć kupowanie, wiecie, nowości kosmetycznych, które tak bardzo są na YouTube polecane. Nie ma w tym nic złego, ale chodzi o to, żeby zachować jakiś taki, wiecie, rozsądek i balans w tym. Ja też od czasu do czasu kupuję jakieś nowości, produktów, których nigdy nie miałam, bo po prostu mnie interesują. Ale z doświadczenia też wiem, że bardzo często jest tak, że takie produkty się po prostu nam nie sprawdzają i wyrzucamy pieniądze w błoto, więc nowości, testy jak najbardziej, ale róbmy to raz na jakiś czas. Podstawą mojej pielęgnacji i mojego makijażu są produkty, które mam sprawdzone i do których właśnie wracam regularnie i to jest dla mnie teraz najważniejsze, że jak jakiegoś kosmetyku używam, jest, wiecie, w działaniu świetne, to po prostu nie chcę testować czegoś nowego, tylko dopóki mi się nie znudzi, stosuję właśnie ten kosmetyk, który mam. Dlatego dzisiaj będzie bardzo dużo super kosmetyków, aż sama przyznam szczerze, jak na to tak wszystko patrzę, to jestem dumna, że mam pielęgnację, która mi się sprawdza, że jest właśnie tak dużo super kosmetyków, które mogę Wam polecić i po trzecie, że tego wszystkiego jest tak mało, że w końcu z tych moich wielkich szuflad, które miałam, opowiadałam Wam kiedyś, nie? Zresztą było odgracanie mojej toaletki kilka lat temu, 4-5 na moim kanale. Więc tej gigantycznej ilości kosmetyków, gdzie miałam po prostu tego tyle, że mogłabym do śmierci używać, a jeszcze pewnie bym, wiecie, dużo miała w zapasie, zminimalizowałam tą ilość kosmetyków do takiej, gdzie po prostu wszystkiego rzeczywiście używam. Więc nie liczcie tutaj na to, że powiem Wam jakąś konkretną, magiczną cyfrę, nie? Ilość kosmetyków, którą warto mieć. Nie, ja uważam, że minimalizm powinno się dopasować do siebie i po prostu chodzi o to, żeby wszystkie kosmetyki, które mamy, używać i żeby najlepiej nam się jeszcze sprawdzały, nie? Zacznijmy może od makijażu, bo myślę, że tutaj to będzie Was interesować najbardziej. Mam makijaż w takiej kasetce akrylowej i tutaj to jest wszystko, czego używam, plus jeszcze mam paletę jedną cieni do powiek. Drunk Elephant, mój ulubiony produkt, jeśli chodzi o taki efekt skóry muśniętej słońcem, która jest wypoczęta, która ma taki naturalny glow, to jest właśnie ten produkt. Mam go też dzisiaj na twarzy. Uwielbiam w połączeniu z kremem, z filtrem Heliocare. Ja wiem, że są i zwolennicy tego produktu i ludzie, którzy mówią, że ten produkt nic nie robi. Zdaję sobie sprawę, natomiast ja jestem zdecydowanie w tej pierwszej grupie, uwielbiam. Mam go już niewiele, więc na pewno do niego wrócę, ale sam ten produkt bardzo drogi, około 50-55 euro, jak ja go kupowałam rok temu, ale właśnie mam go już rok i jeszcze na troszeczkę mi wystarczy, więc to jest super. Uwielbiam ten efekt właśnie takiej skóry muśniętej słońcem, takiej lekko zabrązowanej i ja go właśnie łączę z kremem, z filtrem. Co ja tutaj mam? Jedna pomadka, która niestety, ale już się za bardzo nie wykręca. Rare Beauty w kolorze Thankful. To jest taki balsam do ust w takim przepięknym brązowym kolorze. On daje efekt takich nawilżonych i lekko błyszczących ust, natomiast ja go sobie lubię troszeczkę, wiecie, papierem zdjąć i wtedy ta pomadka wychodzi bardziej taka matowa, nie? Pomadka, balsam do ust. Mam tutaj też róż do policzków, który też mam teraz na twarzy, Rare Beauty w kolorze Hope. To będę mieć naprawdę latami ten róż. One są teraz bardzo znane, kultowe. uwielbiam za intensywną pigmentację, za to, że się bardzo fajnie rozcierają i palcami, i pędzlem. Ja akurat obecnie stosuję pędzel i tak on właśnie, ten kolor wygląda na mojej twarzy. Mam też tej marki rozświetlacz, który też uwielbiam. Nie mam go dzisiaj, co prawda, na sobie. Jest to kolor Mesmerize i to jest tak coś niesamowitego. On wygląda na buzi jak taka tafla. Ja jestem kiepska w opisywaniu kolorów, natomiast to jest taki róż złoty, troszkę jakby srebrny, przedziwny jest ten kolor, nie? O, ale on na skórze daje taki efekt przepięknej tafli, bardzo ładnie, naturalnie wygląda i daje też takie jakby uczucie nawilżenia, nie wiem, bardzo specyficzny jest ten produkt, no i uwielbiam po prostu. No dzisiaj akurat nie mam go na twarzy, bo byłam, wiecie, rano w pracy i się nie malowałam za bardzo, ale na co dzień bardzo często po niego sięgam. Tutaj jeszcze jeden róż do policzków, który też wam kiedyś polecałam, to jest Rose Pink marki Honest Beauty. Niestety ta marka coraz słabiej jest dostępna, przynajmniej tutaj u nas w Niemczech, więc jak mi się skończy, nie wiem gdzie go kupię ponownie, będę szukać. Uwielbiam też tej marki tusz do rzęs. RMS Beauty puder, z którego nie do końca jestem zadowolona, bo bardzo szybko się niestety wyświeca. Na początku bardzo intensywnie matuje, natomiast właśnie po niespełna godzinie już się dosyć nieładnie świecę, więc na pewno do niego nie wrócę i też cena około 50 €, więc uważam, że nie jest jej wart. Tusz Sky High, który znacie z mojego kanału. Dziękuję za wszystkie polecenia tuszu Eveline Variet. Coś takiego chyba polecałyście mi. Jak będę w Polsce, będę na niego polować. Mam też korektor pod oczy Tarte, którego tak naprawdę teraz używam tylko jak mi jakieś wypryski od czasu do czasu wyskoczą. Ja mam w kolorze Light Neutral 22N. Genialny, super, kryje nawet takie bardzo intensywne cienie pod oczami. Natomiast ja zauważyłam, że on sprawia, że moja skóra pod okiem jakoś tak staro wygląda, więc nie używam go. Zaraz wam też powiem, dlaczego nie mam potrzeby obecnie używania korektora pod oczami, ale to za chwilę. I moja kultowa kredka, już nie wiem, 10. chyba opakowanie, Catrice, nigdy nie wiem jak ona się nazywa, bo ona się tu zawsze zmywa. Eyebrow Stylist, jeśli się nie mylę, w kolorze 030. Tak jak mówię, to jest chyba z 10. opakowanie, już od tylu lat używam tej kredki. Ciągle jedno i to samo, bo po prostu mi się sprawdza ta kredka, nie znalazłam nic lepszego. Ale też nie mam ochoty niczego nowego testować, więc ciągle jedno i to samo, ale mam nadzieję, że was to nie nudzi, tylko że wiecie, jest to dla was też potwierdzenie, no, że są takie produkty, do których naprawdę bardzo regularnie wracam. I paleta Natural Illusion Eye Palette z marki Nude by Nature. Ona tak się tutaj błyszczy, widzicie moje wszystkie paluchy podbijane. To jest jedyna paletka cieni, którą mam też, już ją widzieliście w poprzednim filmie z paletką. Nic się nie zmieniło, cały czas jej używam. Tyle jeśli chodzi o makijaż, jak widzicie, tylko kosmetyków dosłownie kilka. Nie używam podkładów, nie używam właśnie korektora pod oczami, nie używam bronzera, nie używam nie wiadomo jakich pomadek, konturówek, takich rzeczy nie potrzebuję. Mam balsam do ust jeszcze marki Dr. Bronner's, ale niestety rano go używałam i gdzieś go porzuciłam właśnie koło torebki chyba, więc go nie mam. Ale właśnie jeszcze mam balsam do ust. Jeśli chodzi o moją pielęgnację twarzy, większość produktów mam właśnie w takim pudełeczku z IKEA. Mam też jeszcze 3 produkty tak luzem. Te butelki są takie, wiecie, dosyć spore, więc się nie mieszczą. I może od nich zacznę. Olejek, z którym się tak po prostu polubiłam. Teraz właśnie wykańczam drugą butelkę i mam 3. już w zapasie. Jest to hydrofilowy olejek myjący marki BioApp. O zapachu takiej delikatnej cytryny. Świetnie zmywa makijaż. No po prostu najlepszy produkt do demakijażu, jaki kiedykolwiek miałam. Super sobie radzi z makijażem oka, z maskarą. Ja mam oczy dosyć wrażliwe, więc po takich produktach typu olejki miałam czasami tak, że widziałam jakby przez mgłę. Natomiast w przypadku tego olejku nic takiego się nie dzieje. Po prostu super zmywa, nie podrażnia oczu. Nie muszę się też męczyć z tym makijażu. On bardzo szybko schodzi właśnie dzięki temu olejkowi, więc no używam, tak jak mówię, teraz będzie trzecia butelka. Jeżeli szukacie czegoś dobrego, co Wam szybko zmyje makijaż, co nie będzie podrażniać i właśnie nie będziecie potrzebować, wiecie, wacików kosmetycznych, jakichś tam, wiecie, płynów micelarnych, żeli, nie wiem, tego wszystkiego. Tylko jeden produkt po prostu do twarzy, to ten olejek jest super. Coś, co już na moim kanale też jest kultowe, czyli Skintra. To jest taki prebiotyczny tonik do twarzy. Super. Łagodzi podrażnienia, wyrównuje pH skóry. Jeżeli mam gdzieś jakieś suche, takie wiecie, przesuszone miejsca, to on bardzo szybko je łagodzi i nawilża, że one ekspresowo znikają, więc to jest też chyba czwarta butelka, a piątą też mam już w zapasie, bo robiłam ostatnio zamówienie i właśnie uzbroiłam się w moje hity. I coś, co mam od niedawna, ale bardzo mnie ten produkt pozytywnie zaskoczył i na pewno się na dłużej polubimy. Jest to marka Mare & May Hyaluronics. Serum Hyaluronics. Jest to serum z, jeśli się nie mylę, 6 rodzajami kwasu hialuronowego. Ja bardzo chciałam kwas hialuronowy właśnie wprowadzić do mojej pielęgnacji i trafiłam na ten produkt. Ja lubię markę Mary & May, tu mam też ich kultowy krem, o którym zaraz będę opowiadać. I po prostu jakoś mnie ten produkt zainteresował, mówię, a spróbuję i powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę. On ekspresowo nawilża, bardzo, bardzo intensywnie, ale wiecie, co jest najfajniejsze? Że jak ten produkt nałożycie na twarz, od razu widać różnicę. Optycznie zmarszczki są od razu po nałożeniu tego produktu pięknie zniwelowane. Oczywiście to nie jest jakiś taki efekt, wiecie, że nagle jesteście całkiem wyprostowane, ale widać rzeczywiście, że te zmarszczki są bardziej spłycone, że ta skóra jest bardzo intensywnie nawilżona i po prostu wygląda młodziej, więc to jest produkt, który sprawił, że zbierałam szczękę z podłogi właśnie po pierwszym użyciu i myślę, że naprawdę się polubimy i będę do niego wracać regularnie. Gdyby się coś zmieniło, dam Wam znać, ale na razie pierwsze wrażenie niesamowicie pozytywne. Właśnie, jak już wspominałam o tym kremie, to też jest już moje trzecie opakowanie. Najlepszy krem pod oczy, jaki kiedykolwiek miałam. Jeżeli macie skórę wiotką pod oczami, delikatną, macie duże cienie pod oczami, tak jak ja, to ten krem zdecydowanie dla Was. Tutaj mamy nieduże działanie anti-age, właśnie bardzo fajnie spłyca zmarszczki. Zauważyłam bardzo dużą różnicę. Ja nie miałam też jakichś, wiecie, bardzo intensywnych tych zmarszczek, ale jednak to, co było, zostało bardzo ładnie spłycone. Ale co dla mnie było najważniejsze, to to, że właśnie ten krem ma działanie rozjaśniające, wiecie, cienie pod oczami i rzeczywiście od czasu, kiedy zaczęłam tego kremu używać, przestałam używać korektora pod oczami, tak jak Wam przed chwilą wspominałam. Nie mam po prostu takiej potrzeby, jakoś ta skóra pod oczami tak ładnie wygląda, że przestałam używać korektora, więc trzecie opakowanie, najlepszy, naprawdę świetnie nawilża, super działanie anti-age, no genialny. Nie będę się już rozwodzić. Co ja tutaj jeszcze mam? Jeszcze marka Mary & May. Ja pokochałam koreańskie produkty. Mam tu takie dwa dwa takie produkty do twarzy z witaminą C i tutaj mamy kolagen i to są produkty, których sobie używam na zmianę wieczorem. Właśnie najpierw sobie myję twarz, potem nakładam tonik złuszczający, o którym zaraz będzie, no i później któryś właśnie z tych produktów, tak się staram na zmianę. To są takie żelowe produkty do twarzy, ten kolagenowy jest bardziej żelowy, ten jest taki żelowo-kremowy. Świetnie nawilżają, natomiast powiem Wam szczerze, że nie powiem, żeby tu był jakiś taki zachwyt z tego względu, że ja już doprowadziłam moją skórę do takiego stanu, że ja jestem z niej tak zadowolona. Poprzednie produkty, które miałam, świetnie rozjaśniły moje przebarwienia na skórze. Teraz ciągle używam, wiecie, przez cały rok dosłownie kremu z filtrem, więc żadne też nowe przebarwienia mi się nie pojawiają. Dbam też o to, żeby robić taping, masaż twarzy regularnie, o tym za chwilę Wam wspomnę. Więc tutaj nie mogę powiedzieć, że te produkty działają jakoś spektakularnie odmładzająco, ale myślę, że są taką cegiełką właśnie na drodze ku temu odmładzaniu skóry tak naturalnie, wiecie, że nie zabiegami, tylko w domu po prostu, więc ja je lubię te produkty, ale zobaczymy na dłuższą metę. I te butelki naprawdę, tego kolagenu mam tyle, a tej witaminy C mam na pewno nieco więcej, więc myślę, że na rok stosowania też spokojnie mi wystarczą. Jak jesteśmy przy kremie z filtrem, obecnie mam dwa moje ulubione, aloe vera, nie aloe vera, przepraszam, aloe po prostu, Holika polecałam, to jest chyba moje już trzecie opakowanie i wróciłam znowu ostatnio do Heliocare. To jest filtr mineralny. Wróciłam do niego z tego względu, że miałam ochotę na coś takiego a la BB Cream, a nie miałam właśnie, widzicie, nie używam czegoś takiego, ani podkładu, ani właśnie BB Cream i pomyślałam sobie, że fajnie będzie wrócić do tego kremu z filtrem. On co prawda ma bardzo jasny kolor. On jest tak jasny, że po prostu, mimo że ja nie odpalam twarzy, to dla mnie jest teraz obecnie za jasny. Ale w połączeniu z tymi kropelkami Drunk Elephant wygląda ten produkt na skórze świetnie. Co prawda nie mam go teraz na sobie, ale w poprzednich odcinkach możecie zobaczyć, jak on wygląda na skórze, więc przez cały rok jest u mnie teraz krem z filtrem i na zmianę. Jak potrzebuję, wiecie, po prostu nałożyć sobie tak jak dzisiaj rano krem i nie chcę robić specjalnego makijażu, to używam aloe. Natomiast jak chcę delikatnie wyrównać ten kolor skóry, chcę po prostu mieć taki efekt właśnie jak po kremie BB, to używam Heliocare. Uwielbiam ten płyn złuszczający. To jest, moi drodzy, marka Flow od Ani Lewandowskiej. Ja kilka produktów tej marki Wam polecałam. Między innymi odżywkę do rzęs, która działa, w moim przypadku już po 2 tygodniach widziałam bardzo fajne efekty i cały czas jej używam. Jest genialna. Jeżeli szukacie czegoś z dobrym składem właśnie, co rzeczywiście działa na ten porost rzęs, to właśnie odżywka do rzęs All You Need Is Lash od marki Flow. I z tej marki mam tonik złuszczający, którego jeszcze mam tyle, a już mam go praktycznie rok. Ciężko jest go zużyć, ale to jest super, że jest bardzo wydajny. Ten produkt się nazywa Overnight Beauty Trick i to jest właśnie mikrozłuszczająca esencja nocna. Jak zaczęłam tego toniku używać praktycznie teraz codziennie i robię to już od grudnia czy tam od stycznia tego roku, pozbyłam się w ogóle problemu ze suchymi skórkami. Rzadko kiedy mam coś właśnie przesuszonego, jak mam to wtedy na noc ten produkt, a rano po umyciu ten tonik złuszczający i po prostu schodzą mi wszystkie jakieś tam suche miejsca. Teraz mam delikatnie przesuszoną okolicę pod nosem, ale też stosuję sobie ten tonik złuszczający, więc na pewno ten naskórek ładnie się zregeneruje, więc nie wyobrażam sobie teraz mojej pielęgnacji bez toniku złuszczającego, po prostu no to jest hicior i to jest jedyny produkt złuszczający, który używam, żadnych innych masek tam peelingujących i tak dalej nie stosuję. I mam jeszcze Guadio Skin, to jest taki spray, przeczytam Wam dokładnie. Jest to ochronna esencja antyoksydacyjna. To jest coś takiego, co właśnie możecie sobie pryskać twarz w ciągu dnia. Długotrwałe uczucie relaksującego chłodzenia. I powiem Wam szczerze, że tego właśnie nie doczytałam, tego chłodzenia. Dlatego też, moi drodzy, teraz znowu mam przerwę od tego produktu, bo nie wyobrażam sobie, jak jest zimno na dworze, żeby znowu nim pryskać. Ale tak, wrócę do niego znowu na wiosnę i już pewnie się pożegnamy. Czy ja tego produktu potrzebuję? Teraz z perspektywy czasu widzę, że nie. Moja skóra jest dobrze nawilżona. Właśnie jeśli chodzi o działanie antyoksydacyjne, to mam tutaj w tym produkcie Drunk Elephant, więc do tego po prostu nie wrócę. Chociaż jak mamy naprawdę bardzo, wiecie, wysokie temperatury, to ten efekt chłodzenia po tym produkcie jest tak intensywny, on tak mocno chodzi, że od razu się skóra i w ogóle czuje się człowiek lepiej w te upały, więc kto wie, może wrócę, nie wiem, ale tak, żeby to był produkt konieczny, nie, absolutnie. Tyle makijaż i pielęgnacja. Jeśli chodzi o włosy, 2 produkty. Mówiłam Wam, że moje włosy nie lubią, jak używam za dużo. Nabawiłam się ostatnio łupieżu, kombinując właśnie, próbując je, wiecie, te włosy regenerować. Wyglądały dobrze, ale ja się uparłam i nie wyszło mi to na dobre, więc wróciłam do starych moich sprawdzonych kosmetyków. Odżywka, taka maska biomimetyczna, odbudowująca włos od wewnątrz marki K18 i tutaj mam w środku szampon w kostce marki chyba Planet B. No Planet B, jakoś tak. To jest marka dostępna w DM-ie, ale ostatnio jak tam byłam, to nie widziałam tych szamponów, więc nie wiem, czy one są dostępne w Niemczech, czy one są w ogóle dostępne też w Polsce w DM-ie. Nie mam pojęcia. Jeżeli ich nie znajdę, to wrócę do tej marki, Miodowa Mydlarnia, albo do Mydlarni 4 Szwaki, bo to są dwie polskie marki, których szampony w kostce sprawdziły mi się świetnie. Natomiast ta odżywka bardzo droga, ale super mi się sprawdza, bardzo ją lubię. Ktoś ostatnio pisał, że ona ma w składzie alkohol. Ja wiem, bo zanim coś kupię, czytam składy, natomiast to nie jest tak, że każdy produkt z alkoholem będzie Wam włosy czy ciało przesuszać. Po pierwsze, nie każdy alkohol ma działanie przesuszające, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli już mamy w składzie alkohol, który może Was właśnie przesuszać, to najlepiej ten produkt przetestować może u koleżanki, wiecie, sprawdzić, poprosić o próbkę, z tego względu, że a nóż widelec właśnie nie będzie wam przesuszać twarzy czy włosów. Więc ja ten produkt lubię, mimo że ma alkohol w składzie. Ok, jeśli chodzi o ciało, niezmiennie olej ze słodkich migdałów. Jak potrzebuję nawilżenia, szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym, to po prostu po prysznicu, jak jestem jeszcze wilgotna, to na takie mokre ciało nakładam olejek ze słodkich migdałów i tyle. On się fajnie wchłania, nie brudzi ubrań, wysycha właśnie w taki sposób, że nie zostawia tłustego filmu na skórze, więc uwielbiam. Mam jedną butelkę właśnie pod prysznicem, a druga sobie tak stoi, czasami używam na dłonie. Natomiast teraz do dłoni tak na co dzień Happy Hands, to jest chyba moje drugie opakowanie właśnie tego kremu z zieloną herbatą i brzoskwinią marki Recibo. Lubię go, natomiast szczerze największą robotę robi tutaj Health Labs Care Slow on Body. To jest retinomaska do pielęgnacji dłoni. Ja ją tak stosuję teraz co drugi, trzeci dzień i powiem Wam szczerze, to jest pierwszy sezon jesienno-zimowy, kiedy ja w połowie listopada nie mam popękanych kostek. Wiem, że to na pewno jest też zasługa tego, że piję naprawdę wodę regularnie. Zabrałam się za to w końcu. Po tylu latach zaczęłam bardzo dużo pić wody i to na pewno ma też duży wpływ na moją skórę. Ale też ta maska uwielbiam, więc to jest takie połączenie właśnie tych dwóch kremów, stosuję do dłoni. Jeśli mówimy o ciele, w tamtym roku, chyba w listopadzie, przerzuciłam się na inny szampon, nie na szampon, tylko na dezodorant. Cały czas używałam Altery albo Alverde, tych takich, wiecie, w sprayu, w szklanych opakowaniach. Natomiast zaintrygowała mnie marka Wild. Wild po niemiecku. Jest to marka, którą widziałam już tyle razy na Instagramie, widziałam ten produkt naprawdę mnóstwo razy. Był taki zachwalany, że właśnie naturalny, wiecie, w metalowym opakowaniu, że później jak go wykończycie, to po wkładzie pozostaje tylko papierowe opakowanie, więc tutaj no super też zero waste. I powiem Wam szczerze, że zdecydowałam się właśnie w listopadzie rok temu na niego i to był strzał z dziesiątkę. Super pachnie przez cały dzień, po prostu uwielbiam ten zapach. Ja sobie zrobiłam zapas takiego zapachu przyprawa dyniowa i wanilia, chyba tak. Nie wiem, czy w tym roku ten zapach jest, ale w tamtym roku był i zrobiłam sobie właśnie zapas tych wkładów i przyznam szczerze, że jeszcze te wkłady chyba 2 mam w zapasie, więc bardzo jest wydajny, ale co najważniejsze, fajnie skóra przez cały dzień pachnie. Naprawdę czuję się tak świeżo i właśnie mam przepiękny zapach, więc tak, więc polubiłam się z tą marką Wild i na pewno będę chciała w przyszłości wypróbować jakieś, wiecie, inne ich zapachy. Dwa produkty do paznokci, które też odkryłam dzięki Instagramowi, jest to marka Manucurist, nie mam pojęcia jak się jej czyta, to jest taka francuska marka, która właśnie tworzy produkty do paznokci, ale z dobrymi składami, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy bardzo dużo, chyba ponad 80% składników pochodzenia naturalnego i to jest nic innego jak taki żel do usuwania skórek, który stosuję sobie raz w tygodniu i przyznam szczerze, że moje skórki wyglądają milion razy lepiej. Ja całe życie miałam problem ze skórkami, które pękały, które się zadzierały. Ja jeszcze czasami lubię sobie, wiecie, tam podłubać. Natomiast teraz ten problem powoli zanika. Naprawdę te moje skórki wyglądają o wiele lepiej. Natomiast na paznokciach to, co u mnie tak dosyć intensywnie błyszczy, to jest Active Glow. To jest odżywka do paznokci, która bardzo mocno te paznokcie regeneruje. Ale ona jest właśnie w takim pięknym, malinowym kolorze. I teraz mam na paznokciach chyba jedną warstwę, ale najbardziej mi się podoba, jak mam dwie albo trzy warstwy tej odżywki. Paznokcie są przepięknie różowe, ale jak one błyszczą. Teraz one już, wiecie, po kilku dniach troszkę się tutaj na końcówkach starły, natomiast ten produkt daje tak intensywny błysk, no po prostu uwielbiam. Te paznokcie wyglądają na tak, wiecie, zadbane, właśnie na takie lśniące. Przepiękny jest ten efekt, więc ta marka Manucurist, też moje odkrycie, bardzo te produkty lubię. I dwa produkty do paznokci. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki, ale chciałabym Wam jeszcze wspomnieć o gadżetach. Mam kilka gadżetów, które sprawiają, że ta pielęgnacja jest jakoś tak bardziej dopełniona. Robię sobie regularnie masaż skóry głowy, który pobudza, wiecie, krążenie, który sprawia pewnie, że moje włosy rosną, może nie szybciej, ale wiecie, że pojawia się więcej baby hair, więc staram się ten masaż wykonywać regularnie, szczególnie, że jest to bardzo relaksujące. Coś, co raz na jakiś czas sobie robię, to nakładam sobie pod oczy takie wielorazowe płatki. One tworzą, wiecie, pod okiem efekt okluzji, więc produkty, które nakładacie wcześniej, na przykład właśnie ten krem pod oczy, ma po prostu działać jeszcze bardziej intensywnie, więc jak mam ochotę na domowe spa, to sobie właśnie nakładam takie wielorazowe płatki pod oczy. To jest marka The Haut Company, to jest niemiecka marka, jeśli się nie mylę. I coś, co totalnie odmieniło moją skórę, coś, co sprawia, że myślę, że tak za 10, za 20 lat powiem: o kurczę, jak dobrze, że zaczęłaś tak o siebie w ten sposób dbać, czyli robiąc masaż twarzy i nakładając taśmy kinezjologiczne, bo wyglądasz o wiele młodziej. Więc teraz właśnie działam przeciwstarzeniowo, nie tylko kosmetykami, ale właśnie robiąc regularnie masaż twarzy. Co drugi tydzień stosuję taką płytkę. Ktoś mnie pytał ostatnio o tą płytkę. Ja ją znalazłam w TK Maxxie. TK Maxx. Heel plus Harmony. Heel plus Harmony. Nie znam kompletnie tej marki. Natomiast to jest taka drewniana płytka do masażu ciała, ale ja ją stosuję właśnie do masażu twarzy. I co drugi dzień, regularnie już od 2 lat, no teraz jakoś też pod koniec roku mija 2 lata, robię masaż twarzy i to, jak nawet po jednym już razie ta skóra wygląda inaczej, jak te mięśnie są twarzy rozluźnione, to jest coś niesamowitego. Więc jeżeli chcecie zadbać o swoją skórę, chcecie działać przeciwzmarszczkowo, a chcecie uniknąć jakichś takich radykalnych, wiecie, zabiegów, to może warto najpierw spróbować właśnie domowymi sposobami, czyli masaż twarzy, na przykład rollerem, na przykład głaszą, albo nie wiem, tych rzeczy jest teraz bardzo dużo. Chciałabym sobie też kupić, jak będę w Polsce, taki roller z igłami, ale takimi, które nie przerywają ciągłości skóry. Ten masaż podobno jest bardzo przyjemny i też właśnie fajnie wpływa na mięśnie i też na to, że skóra lepiej absorbuje produkty, które się na nią nakłada i one mają działać lepiej. Zobaczymy, może mi się ten roller uda kupić, to Wam powiem co i jak za jakiś czas. Natomiast coś, co też teraz stosuję regularnie, czyli tak przynajmniej raz w tygodniu od tego roku, to są taśmy kinezjologiczne, które sobie w odpowiedni sposób wycinam i nakładam sobie tutaj na bruzdy nosowo-wargowe i na czoło, szczególnie tutaj na tą lwią zmarszczkę, ale też czasami kleję te taśmy w nieco inny sposób, żeby tutaj też rozluźnić większą powierzchnię czoła i to też sprawia, że naprawdę ta moja skóra wygląda zdecydowanie inaczej, zdecydowanie lepiej. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Przede wszystkim mam nadzieję, że tutaj coś podpatrzyłyście, jakiś produkt, który chciałybyście przetestować. Mam nadzieję, że jeśli tak, to że będziecie tak samo zadowolone jak ja. Tak jak Wam mówię, wracam regularnie do tych samych produktów, bo po prostu nie chcę kombinować. Chcę używać czegoś, co działa u mnie świetnie i co sprawia, że po prostu przyjemnie mi się tego produktu używa. Więc dlatego większość pewnie z tych kosmetyków już bardzo dobrze z mojego kanału znacie, ale dajcie znać, czy coś tutaj wpadło Wam w oko, coś Was zainteresowało. Coś może, co powiedziałam, Was zainteresowało. Może właśnie nakładanie taśm albo masaż twarzy, a może coś jeszcze zupełnie innego. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Buziaki, pa pa.